Krasoludki, miłe skrzaty, gdzie się wybieracie? A idziemy na spacerek, smutno siedzieć w chacie. Róz na dworze i śnieg biały już dookoła. Może nas dziś czeka przygoda wesoła. Halo, halo, leśne radio, pewne wiadomości. Na leśnej polanie mamy dziwnych gości. Lecz, posłuchaj ciotko sobą, o czym rozmawiają. I co teraz się w leśne rąby zamieszają? Poleciała pani sroka do lasu od razu. Zobaczyła pod drzewami taki to obraz. A zające i saryki zawiadomisz sama. Niechaj zaraz pójdą tam, gdzie jest polana. Pochowały się za drzewa i za krzaki gęste.
słychać. Nie pójdziemy do Betlejem, do stajenni zobaczyć, jak leży mały Pan Jezus na kolankach u swej Matejki. Bo ani byśmy nie zaszli tak daleko małymi nogami, ani nie znamy drogi. A gwiazda betlejemska już po nas tu nie przybierze, poprowadził króli i jasełkowych pasterzy. Więc tylko gdy dzwon zawoła, pójdziemy z małą istotą blisko do kościoła i zaśpiewamy tak pięknie Dzieciątku i Świętej Panience, że nas na pewno usłyszą w swojej dalekiej stajence.